Nazywam się Jankowski Sylwester, jestem instruktorem samoobrony. Od kilkunastu lat trenuję Wied Wodao. Na początku lutego z inicjatywy wójta gminy Ełk Antoniego Polkowskiego odbyły się zajęcia samoobrony. W związku z dużym zainteresowaniem chcieliśmy ponowić kurs. Kurs odbędzie się 2, 3 i 4 marca w Nowej Wsi Ełckiej w Szkole Podstawowej. Na kurs zapraszamy panie o godzinie 17, panowie o godzinie 18. Osoby, które wcześniej brały udział w tego typu zajęciach, stale podkreślają, że stały się dzięki tym kursom pewniejsze siebie, mają poczucie bezpieczeństwa, zaufania do własnych możliwości, mogą skutecznie odeprzeć atak nieprzyjaciela. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować panu wójtowi Antoniemu Polkowskiemu, że wsparł pomysł nauki samoobrony i zapraszamy jeszcze raz wszystkich chętnych. Mirosław Olaciński, jestem trenerem Wied Wodao. Od samego początku istnienia naszej sekcji w Ełku prowadzę te zajęcia i w związku z tym, że będą się odbywały zajęcia samoobrony dla wszystkich chętnych w Nowej Wsi Ełckiej na początku marca, mogę zaznaczyć, że chętnie również zapraszam po tych zajęciach, które będą prowadzić Sylwester Jankowski wraz z kolegami, jeżeli tu będzie jakieś spore zainteresowanie, na zajęcia do nas, do sekcji na stałe. Dlaczego warto? Z bardzo prostej przyczyny. To jest sztuka walki, bardzo uniwersalna. Może ją każdy ćwiczyć. Nie ma żadnych ograniczeń, ani wiekowych, ani ze względu na płeć. Jedynym ograniczeniem to oczywiście wiadomo jest stan zdrowia. Zapraszamy do naszej sekcji, która działa w świetlicy Sagita Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Ełku na osiedlu Konieczki, no, przy ulicy Dobrzeńskiego 5. Zajęcia dla wszystkich chętnych odbywają się we wtorki, czwartki na godzinę 18.